Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę. Jesteśmy z samego rana w Biskupinie. Spełniamy moje dziecięce marzenia i nie tylko dziecięce. I idziemy oglądać turniej uczniczy, bo właśnie się odbywa. Trafiliśmy na miejsce. Ja w ogóle nie pamiętałam, że to jest tak duży kompleks różnych budynków. I to jest cała wielka osada, nie tylko to, co teraz wchodzimy. Ale tak na powitanie. Oprowadzimy sobie Was. Sami się oprowadzimy póki co. Ja to jeszcze pamiętam, jak to było nowe. To rozbudowało się w tym czasie. O kurczę. No ja pamiętałam, że była właśnie ta część, w której teraz jesteśmy, ale nie wiedziałam, że to jeszcze tam kawał się ciągnęło, bo zanim tu przyszliśmy, to już przez cały taki kompleks duży przeszliśmy. A tutaj odrestaurowane są tylko dwie te. Aha, klasy, aha. Było ich chyba 100. Ja cię. Może kłamie, ale było dużo. Dużo? Było więcej. Nie, one są odbudowane. A dwie. Tutaj odbywa się turniej uczniczy i z tego, co tak myślimy, to ta grupa, która bierze udział, przenosi się, bo tutaj widzieliśmy różne cele w różnych miejscach, jest wiele konkurencji. No i zobaczymy. Oczywiście Rafał już zniknął, gdzieś Mateusza zaciągnął, bo tempo miał szalone, żeby tu dotrzeć. Także teraz już bierzemy udział w wydarzeniu. Muszę uwiecznić tę minę. Radocha. Tak więc, szanowni państwo, informacja tutaj dla was, naszych kochanych gości. Pozdrawiam oczywiście twórców lir korbowych, najlepszych lir w Biskupinie. Ten dźwięk będzie do końca mojego życia towarzyszył mi. Jak będę myślał, jaki dźwięk na pobudkę, na budzik ustawić, to będzie ten dźwięk. Muszę to nagrać. Tak więc, moi drodzy, co się dzieje? Ogólnie to jest tak. Turniej łuczniczy turniejem łuczniczym, ale są też tutaj pokazy różnego rodzaju związane właśnie nie tylko z łucznictwem, bo możecie sobie przejść do chaty krzemieniarza, mamy garncarza, są pamiątki, słuchajcie, brązownik gdzieś tu się kręci, łucznik reprezentujący łucznictwo, przypominające końcówkę epoki brązu, początek epoki żelaza, związany właśnie z osadą łużycką. Mega sprawa, proszę państwa, warto zaczepiać naszych też łuczników, pytać ich. Oni mają dużą wiedzę na temat tego, czym się zajmują. Na pewno z przyjemnością opowiedzą wam, dlaczego chodzą w takim stroju, dlaczego mają taki łuk, dlaczego to wszystko tak wygląda. Prawda, Zara? Wszystkiego się zaraz dowiemy. Dokładnie. Tutaj foteczki z panią łuczniczką. No tutaj przygotowują się do strzelania. Chodźcie, na nagranie też można. Ja pójdę do przodu. Chcesz? Odłóż rękę. Przyjdźcie. Chodźcie, tu zapraszamy też, bo to tak malowniczo w ogóle jest super. Taki backstage. A co potem? A co potem? A co potem? A co potem? I dospawane ostrze stalowe do żelaznego czpienia. A to jest poroże. I kto to rzeźbił? Ja? O! Sam ci to nie chwaląc się uczył. A to są te dinozaury, ja które... Czasami sam siebie zadziwiam. Nie, to też jest poroże. Ale zrobiłem na ząb mamuta. Wszyscy wiemy. Prawda też o tym poroże? Co dobrze? To mnie dokleja. Niezła. Pięknie. Dobra. Na co dzień, dwa tygodnie zapuszczałem. Nie, całe dwa tygodnie. To nie jest takie łatwe. Nie, no w ogóle super. Wydaje mi się, że Taka stylowa. A śmiałeś się z szarowaru. Nie, właśnie to, że masz elegancki krok. Tu mamy takie polskie. Tak, to są polskie, bardzo wczesne. Widać, jak wczesne. Wcześniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, a wy kim jesteście, powiedzcie, z jakiego okresu, tak mniej więcej? To jest wczesne średniowiecze, jakieś Skandynawia.
Historyczność jest zbędna. Czapeczka jest akurat w wykroju, gdzieśmy kopali kościa. Cały resztę. Czapeczka. To jest ten razem z kapturem. Ten kaptur ze szczątka jest w wykroju. Taki kaptur tylko... Osobno. Dla gorącości. To jest spodnie są dorabiane. Czy macie w angielskim? Macie jakieś wzorce? Tak, dlatego że są wykopaliska właśnie z tego smogu pan i w Birce wykopali po prostu kogoś. I dało się jakieś te ciuchy zrekonstruować, więc wiadomo jak wyglądały takie gadki z jakiegoś szóstego wieku. My byliśmy gdzie? W Trelleborgu? Tak. Także nie jest tak, że sobie wszystko kompletnie wymyślili. Bardzo. Proszę tu nieruchomy cel zabrać. Dobra. No teraz tak. Ludzie, zwierzęta, monstra. Ponieważ rozumiecie coś? Teraz tak, na moją komendę. Nakładać strzały. Naciągać. Cel. Pani pierwsza trochę niżej wycelować. Tutaj o. Puść. Teraz tak. Dobrze, bokiem do celu. Dobrze, teraz tak. Tyłek spięty, brzuch ściągnięty, plecy wyprostowane. Od pach w dół musi być sztywno i stabilnie, tak? Teraz tak. Tu normalnie, tego nie musi pani trzymać, bo to leci na tym końskim, boku się trzyma. Nie. Pod to. Bo to akurat te strzały nie są przystosowane, także schodzimy pod to. Pamiętaj zawsze, żeby lotka prowadziła. Czyli lotka prostopadła do osi z dół, nie ociera się o łuczysko, także musi być w tą stronę, tak? I teraz tak, wyprostować tę rękę. Nie dość, że nie zaliczymy, to jeszcze strzały. Ściągnie pani na tej wyprostowanej ręce, aż do brody, pamiętając, żeby plecy były przedłużeniem ręki. O, tak. I teraz kolejna rzecz, żeby pani sprzeciwa nie klasnęła po prostu po ręce. Ręka nie może się zginać łokieć w tą stronę, tylko musi pani tak go ustawić, żeby się zginął w tą. O. I nie przeprostowywać. I teraz tak, ciągniemy pod brodę. Pod brodę. Dobrze. I puść. Bardzo ładnie. Okej. Dobrze było. Naciągać? Co ma się dziać? Puść. Pięknie. Naciągać? Puść. Dziękujemy bardzo. Następne trzy osoby poproszę. Plecy muszą być przedłużeniem ręki. I teraz ciągnie pan pod brodę. Pod brodę. Pięknie. Niech pan uważa, bo te strzałki są troszeczkę krótkie i jak panu zleci po prostu strzała z Majdanu, to może panu przypuszczeniu przed rękę, nie? Naciągać. Nie ściskaj strzały. Nie ściskaj strzały, bo ci wtedy będzie uciekać. Dużo za ciebie. O, dobrze, dobrze. Pod brodę. Cel. Pan w niebieskim trochę niżej celuj. Niżej celuj, młody. Niżej, jeszcze niżej. O, dobra. Dociągnąć. Puść. Pięknie.
słowiański warkocz matczyny będzie robiony z psem. No jest strasznie gorąco. Ukrop. Tam strzelają, cudują. Ja właśnie szukam, a ty nie wiem. A jak wspaniałe. Te włosy to jak koc. Taką pogodę. Co czujesz? A, skupienie. Tak. Pod tym. Tak, to jest właśnie oszukane w ucznictwie, że trzeba celować niżej niż się zdaje. Puszczaj! Chciałam sprawdzić, czy wyżej. Niżej chciałbym. Teraz będzie panie Marku Apor. Pójdź! Pięknie. Uważaj, żeby ci po prostu nie spadła z podstawki strzała, bo jak sobie wypadniesz w łapę, to będzie ała. Dobra, nakładamy? Zamam patrzy. Babcia, mogę tu? Możesz, rzeczywiście. Pod te kurki, tak jest, o dobrze. Cel. Płać. No oczywiście, to musiało się tak skończyć. Kupujemy tutaj jakieś bibeloty znowu. Bransoletki. Właśnie z łuku, który miał 30 kg na ciągu. To są moje palce. A twój dla porównania ma? Mój ma 15, także jest dwa razy mniej. Ciężki dla mnie zdecydowanie. Tak. I no są. Ale nie, pan powiedział, że nieźle mi szło, tak. No. Chociaż dziękujemy panu bardzo, bardzo, bardzo. I dostaliśmy na miarę nauczarza. Nauczka dostaliśmy, znaczy. Tutaj rodzice zatrudnili się i demonstrują, jak wypoczywali ludzie pod chatą, przed chatą. Nie, powiedzieli, że za chatą. A za chatą, w sumie za chatą, ale tu było dużo chat, kiedyś to nie wiadomo. I to co, jakaś technika, jak mówiliście, nie? Jak to się nazywa? Tutaj pan mówił, że to tak zwane leżenie krzyżowe albo lędźwiowe. No myślę, że coś z tych czasów jeszcze w nas zostało. Zwiedzaliśmy przed chwilą wnętrza tych chat i doczytałam, że teraz są dwa rzędy chat odbudowane, a było ich 13. Chat było łącznie około 100 w tej osadzie. Super wycieczka. Na ostatnie strzelanie na koniec to było dla mnie bardzo duże wydarzenie życiowe. O, zapamiętasz ten dzień? Zapamiętam to strzelanie. I tego pana, bo bardzo fajnie. Bardzo taki fajnie. Miły. Ja bym, nie wiem, czy bym dał komuś strzelów taki potężny, wycackany. O, kolejka. Kolejka wąskotorowa jeździ sobie z... Oj, nie będę mówić skąd, dokąd, ale przez Wenecję jedzie. O. Przez Biskupin właśnie. Przez Wenecję? Jest bardzo malownicza trasa. Bardzo, bardzo. Tak, uda mi się uchwycić odjazd kolejki. Mhm. Pa, 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 kolejko. Na, takie zwiedzanie. Kolejna miejscówka. Jako kawa. Słuchajcie, to jest poświęcenie. Specjalnie zatrzymujemy się na jakimś zadupiu tutaj drogi, żeby dziewczyny zrobiły sobie zdjęcie ze znakiem laski wielkie. Zobaczcie, jakie laski, jak to pozują pięknie. Ta-da! Zapraszamy i czekamy do 15. Do usłyszenia. Pój Boże, znak kurwa. Zrobimy takie małe zamieszanie, bo zaraz nam się tematyka całkowicie zmieni. No tak, nadal będziemy w plenerze, nadal się będziemy fajnie bawić, ale
zobaczycie to w kolejnym vlogu. Także dzisiejszy dzień dzielimy na dwa filmy. Byliśmy na festynie uczniczym i jak oceniasz? Ja oceniam super, bo powiem wam tak. Ada zagadała pana, żebym strzelał właśnie z tego łuku takiego mocnego, bo ja bym sam się wstydził bardzo. Bo powiedział, że mu brakuje atrakcji dla dorosłych. Tak. Że tak dla dzieci było bardziej jak coś. I podobno wczoraj się więcej działo, bo ogólnie festiwal był w sobotę i niedzielę. My jesteśmy właśnie dzisiaj na końcówce. Jeszcze po naszym wyjeździe też się sporo ma dziać, znaczy, ale akurat były... Atrakcje były super dla dorosłych, ale no dla tych, którzy brali udział w turnieju. Tak. No właśnie, bo my nie byliśmy zapisani na strzelanie. Tylko byliśmy zwiedzającymi i tak jest, oglądającymi. Tak, ja tak podpowiadam cały czas, żeby może spróbować w przyszłym roku ja albo chciał. Na jakieś takie festynie, miał... no bo kurczę, fajna sprawa. Jakbym miał jakiś taki fajny, porządny łuk, to bym chyba chciał kiedyś wystartować w turnieju. I fajnie też poznać uczniczym. Ludzi, którzy się tam jarają i to widać. I nawet opowiadali, że to jednocześnie ich uspokaja i to też jest taka nutka rywalizacji, ale nie takiej zaciekłej. I przy tym mocnym naciągu czuć te mięśnie. Ja lubię, jak czuję, jak pracują mięśnie przy strzałach. Fajne to jest. Tak stracę, chociaż nie, wy już wiecie, mówiliśmy w innym vlogu. Jedziemy teraz do Jarocina, także taka będzie bardziej sentymentalna podróż, w sensie sentymentalna, bo moi rodzice dla zawsze chcieli swoje swoich. Dzieci zabrać, więc w tym roku my się załapaliśmy. No i to już zobaczycie w kolejnym vlogu, także dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do subskrybowania. Kliknijcie dzwoneczka i kanapeczki. Do zobaczenia dzisiaj. Kanapeczki w górę, do zobaczenia, pa!